Cześć widzowie, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z Drift 21. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Pamiętajcie, co do was mówiłem w ostatnim filmie, nie? Już w następnym odcinku będzie przygotowane do niego malowanie i ja już się o to postaram. Poza filmami pobawię się troszkę tutaj w edytorze naklejek, pododaję te czarne paski, napis japoński będzie oczywiście musi być. Także ja swojej obietnicy dotrzymałem i tak oto wygląda nasza Toyota AE86 w tym momencie. Jeszcze owszem, tutaj zderzak mam do poprawy, bo w sumie postanowiłem, że cały go pomaluję. No chyba, że wy powiecie mi, ej, nie rób tego, słuchaj, nie maluj tak, bo to jest bez sensu. No to wtedy tego nie zrobię. Ale ona wygląda generalnie tak. Nie bawiłem się tutaj w te chińskie literki, tylko użyłem gotowej naklejki, jaką mamy w grze. I dodałem coś jeszcze od siebie, jakąś naklejkę driftową z jednej strony, jak i z drugiej strony drift taxi. No i ona wygląda w taki sposób. Prezentuje się następująco, nie jest ona zrobiona oczywiście doskonale, idealnie, ale jak na moje standardy daje radę. Słuchajcie, co dzisiaj? No dzisiaj mamy ją przygotować bardziej do driftu, prawda? Czyli jakby performance zrobiony jest, wystarcza, no to teraz trzeba zająć się właściwościami jezdnymi, felgami ewentualnie. Także ja sobie to od razu zdejmę, proszę bardzo. Troszeczkę musieliście poczekać na ten filmik, co? Ale jak powiedziałem, że coś zrobię, to zrobię. Tak samo słuchajcie, jeżeli chodzi o specjal na 30 tysięcy, on będzie, na spokojnie on będzie. Tylko potrzebuję troszeczkę więcej czasu na realizację tego. To nie jest już taki hop-siup, że tak powiem. I się przewaliły. No dobra. Tryb brakujących części, to później jeszcze się body zajmiemy, zobaczymy jakie my tutaj mamy inne body, bo teoretycznie ja zostawię tak, no ale zobaczymy, jeżeli będzie coś fajnego, no to na przykład klapę wymienię, nie, bagażnika, bo mamy z taką tą fajną lotką, takie zablone, no to spoko, nie, to zostawię i wezmę sobie lepsze, ładniejsze. Dobra, ale na chwilę obecną ja sobie to wymontuję, pozwolicie. Maglownica chyba zostaje taka sama, bo nie mam tam alternatywnych części. No ta, tutaj się nie sprawdzę. Nie mam alternatywnych części. Dobra, to teraz z tej strony. Zawieszenia to wszystko raczej. Tak. Maglownica, a nie, jest sportowa. No to dajemy sportową w takim razie. Okej, ja myślałem, że jest tylko podstawowa. Wahać tuningowy, wiadomo. I mocujmy sobie od razu po dwie rzeczy, więc tutaj też wahać zamontuję, no halo. Dobra, zwrotnica. Tak samo, i amortyzator. Amortyzator przedni. To jest widać krótki, ale to jest tuning. Wysokość skoku 0,1. Tu też 0,1. Ale on jest taki wysoki. No nie, dobra, damy sobie tuning. Szerszy, ale krótszy. Piasta jest ta sama, wiadomo. Dobra, adapter. 260 mm tarczy sobie damy. Nawiercane i nacinane. Do tego jakiś sześciotłoczkowy zacisk koloru, a niech będzie czerwonego. No i dystanse. Wiecie co, na razie dystanse zostawię jakie były. To zobaczmy w takim razie, jak to zamontujemy. Nie no, na razie dystansów nie ma potrzeby montować, dobra. Dobra, i teraz tutaj mogę montować sobie wahacz typu drugiego. To ma pojedynczy wahacz, no. To nie jest wielowahacz. Dobra. Tuningowy amortyzator, tak, piasta.
Dawaj mi tutaj adapter hamulca, tarcze nawiercane, nacinane, sześciotoczkowy zacisk. No i dobra, przód mamy gotowy. Przód mamy definitywnie gotowy. Niczego mi tutaj nie brakuje. No dobra, to teraz bierzemy się szybciutko za tył. To jest ta sama historia, tylko że z tyłu, wiadomo. No i dobra, teraz montujemy sobie dyferencjał zespawany, ale z możliwością modyfikacji. Wahacz tylny, no to wszystko jest bez zmian. Sportowa tylna półoś, jeszcze z drugiej strony, wiadomo. Dobra. Jeszcze stabilizator, ok. Wał jest tylko jeden? Nie, jest jeszcze sportowy, dobrze. To będzie tak sportowe auto jak żadne inne, słuchajcie. Najbardziej sportowe auto mojego kanału praktycznie. Teraz ta koła jest bez zmian. Nie. Tyk. 260. Tu jeszcze hamulca ręcznego. O. Żebyśmy mieli na zwykły hamulec oraz naszą hydrauliczkę. Cyk. Nawiercane, nacinane, pięknie. I chcemy bez dystansów. Ok. Dobra, cyk jedno. Dobra, teraz do tyłu. Cyk drugie. Tarcze, tym razem sobie najpierw zamontujemy tutaj sześciotoczkowe. Tam w ogóle było dwutoczkowy, o to nie, to przepraszam, dwutoczkowy. To ja tutaj też to zamieniam, słuchajcie. Bo ja tutaj dałem jednotoczkowy. Ten gorszy, nawet nie zauważyłem, widzicie, człowiek szybko klikaj. No i dobra. Ej, no to już wszystko mamy wymienione praktycznie. Brakuje nam tylko dystansów według gry, no ale ja dystansów montować nie będę. Dobra, to teraz zajmijmy się kołami. Dobrze. Jaką felę by sobie tutaj dać? Felga stalowa. No te stalówki mnie intrygują, bo może bym je zamontował. No bo tego to nie będę montował do Toyoty. Ni. No dobra, chyba polecimy w te, nie? W MT Fuji. 16. Cyk. MT Fuji. Druga. Trzecia. I cyk. Czwarta. A tutaj jakie mam? Tu mam tak. Ej, tutaj mam. Tu już mam wszystkie, słuchajcie. Dobra. Ej, to ja sobie z mojego magazynku wezmę w takim razie. Dobra, ale te fele nie chcę, tu leżą. To jest ta sama. 215, 40, 16. Tak, to jest to samo. No to baja. Kurde, mam już gotowe koła. To po co to wziąłem? Ale będę się to naprawdę posprzątać. Nie chcę, wiecie, wszystkiego usuwać. Zobaczymy, może się kiedyś zdecyduję. Ale nie chciałbym. Cyk. No i proszę bardzo, teraz zanieśmy sobie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Zamieńmy sobie klapę bagażnika. Okej. Dobra, klapa bagażnika zamieniona, tylko teraz trzeba właśnie ją polakierować. Tryb malowania. Metalik. Dobra. Wszystko pięknie. Malowania kół. A koła sobie damy ciemne. O, coś takiego. A po barwie niebieskiej. Mimo że nasycenie zerowe, to jakoś tak. Tablica jest? Jest. No i dobra, jedziemy do garażu. I proszę bardzo, nasze kółka są pomalowane. Nasza klapa również jest w kolorze nadwozia. Na początku przejdźmy sobie, wiadomo, do parametrów. Mimo że nic się nie zmieniło, no to gra przed zawodami na pewno będzie wymagać od nas tego.
No i teraz co, jedź, jeden gracz, weźmy sobie swobodną jazdę, a dajmy sobie na parking. Zobaczymy na samym początku, jak się w ogóle tym jeździ. Dobra, na pierwszy rzut oka już widzę, że mamy bardzo duży kąt skrętu. Także co do tego nie będę mógł narzekać, bo patrzcie, skręcę ledwo 90 stopni, a auto już naprawdę bardzo nam skręca, widzicie? Ja slalom mogę pokonać praktycznie obracając kierownicę tylko o 90 stopni, no tam 90 parę. Nie, no nawet 90, słuchajcie. Także kąt skrętu jest spoko, a jak z driftem? Bardzo fajnie się nim jeździ. I jak pewnie słyszeliście, mój ręczny bardzo mocno skrzypi. Ogólnie jest to dzisiaj mój ostatni dzień z hamulcem ręcznym, ponieważ będzie on oddawany do Simlina na taki, powiedzmy, przeglądzik. Przegląd generalny, będzie on później wykonany troszeczkę na innej technologii, troszkę lepszej. Ale o tym to nagram wam osobny filmik, jak to wygląda. No ale ręczny ma już, czekajcie, w 2018 go kupiłem, albo 2019, jakoś dwa ponad lata będzie miał. I dopiero teraz zaczął skrzypieć, dacie wiarę? Wszystkie te ręczne, które raczej się kupuje w internecie, zaczynają skrzypieć tak po miesiącu. No a ten dopiero po dwóch latach, nie? Więc jestem mega, mega zadowolony, a no sprzęt jest intensywnie używany, także oddam chłopakom, wykonają kawał dobrej roboty, zresztą jak zwykle, bo jestem mega zadowolony z tego ręcznego i nie zamieniłbym go na nic innego. No i będziemy mogli się cieszyć kolejne dwa lata bezdźwięcznej pracy praktycznie, nie? Dobra, my tu pitu pitu, a wypadałoby jakieś zawody zrobić, nie? Dobra, wybierzmy sobie tor, Ebisu Driftland mamy 13 na 15, to jest 14 na 16. Nie mam poukończanych rzeczy na maksa, no dobra, trudno. Jakby to sobie dokończę, żaden problem. Teraz może pójdźmy na Ebisu School, by chyba ostatnio tutaj, z tego co pamiętam, jeździłem. Dajmy sobie wyzwania i pierwszy przejazd spróbujemy zrobić na złoto. No zobaczymy, jak mi się to uda. Oczywiście, że będę celował w złoto, no ale nie zawsze się udaje, nie? Teraz powinno być o wiele lepiej z tym moim kątem skrętu. No bo jeżeli chodzi o mosto, to ja nie mam co narzekać w tej Toyocie, bo jest naprawdę dobrze. Wszystkie strefy driftu. No ja pierdzielę, 5000 punktów. Spróbuj ponownie R. Jeszcze raz. Dobra, dwójeczka. Ja tu tak robię, żeby jak najwięcej punktów nawalić. Bo tutaj liczy się punktacja. 4100 driftu. Jest! Mamy 5800. Proszę bardzo. Następne wyzwanie. Cyk. Ej, za drugim razem nam się udało. To wcale nie jest zły wynik. To jest bardzo dobry wynik, rzekłbym nawet. Ten kąt skrętu jest magiczny. Naprawdę jest magiczny. Ja się mogę dohamowywać, jakieś chore kąty robić, a mimo wszystko nie wypadnę.
Dobra, uwaga, cyk. Ile? Złote trofeum, proszę bardzo. I następne wyzwanie, kochani. No teraz to jest czysta przyjemność. Czysta przyjemność robić wyzwania tą Toyotą. Czyli generalnie wszystko, co miałem tam do pokonania, to już pokonałem. Proszę bardzo, pełne skupienie. 7000 punktów driftu, uwaga. No i też złote trofeum, i to jak wyprzedziłem. Kurcze pieczone. I to już za pierwszym razem, tylko pierwsze wyzwanie było za drugim. A jak dotąd, dwa kolejne, czy trzy już, nie, dwa, za pierwszym razem. Dobra, uwaga, kolejne. A jak się tutaj nam powiedzie. Troszkę się namachać trzeba, to fakt. Ale jak już się namachamy, to jest nasze. 4000 punktów driftu, no musi być złoto. No jest złote trofeum. No tak to można jeździć, słuchajcie, no czysta przyjemność, to jest bajka. Bajka. No zawieszenie robi dużo w tej grze. Zresztą co ja gadam, nie tylko w tej grze, a też w świecie realnym, bo co to za driftowóz bez zrobionego zawieszenia driftowego? Oj, czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo tam jest mega ostry zakręt. A co, ja się drugi raz tutaj kręcę? Gdzie ja mam jechać? A tam! 8 sekund mam, ciekawy czy zdążę. Aj! Nope, nie zdążę, jeszcze raz. No teraz będzie. Ej, ja tu na dwójkę nie muszę redukować. Trójeczka spokojnie wystarcza. ...3200, musi być. No i jest, pięknie, 100 punktów tylko przewagi. No ale jednak jest złote trofeum. A tu już jest próba czasowa. Więc jeszcze tak na koniec filmu zobaczymy, jak to auto w sumie się sprawdza, jeżeli chodzi o prędkość. No tutaj wiadomo, jest próba czasowa, więc nie chodzi o to, żebym sobie driftował. Tylko żebym pokonał to jak najszybciej. Ile mamy? 7,5. Łe, no to nalajcie. Słuchajcie, dobra. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. No a jeżeli nie będzie wam się podobać mój content, no to zawsze tego sobie możecie cofnąć. Na dzisiaj się z wami żegnam. Dajcie znać w komentarzach, co chcecie jeszcze dokładnie zobaczyć z Drift 21. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Japonia. I będę wiedział, jak dużo ludzi dociera do samego końca i ogląda cały film. Trzymajcie się i do następnego razu, cześć!